Drodzy w Chrystusie, siostry i bracia, pozdrawiam jeszcze raz, zwłaszcza osoby starsze, osoby może schorowane, osoby, które dźwigają jakieś inne formy cierpienia, krzyża, może ból samotności, może jakieś inne bóle, na przykład troski o bliskich, którzy rzadko się może pokazują u nas, może są w kryzysie. Każdy z nas jakoś jest obarczony ciężarem życia, a w starszym wieku czy w obliczu choroby zwykle idziemy w głąb, jesteśmy jeszcze wrażliwsi, jeszcze wyraźniej widzimy, kto idzie drogą szczęścia, a kto idzie inną zupełnie drogą. I chciałem najpierw upewnić wszystkich tu was obecnych, a także tych, do których pójdziecie, może starsi od was, może bardziej schorowani i będziecie z nimi rozmawiać, odwiedzać ich, żeby też im powiedzieć, sobie i innym ludziom, że Bóg jest po naszej stronie, że Bóg nas rozumie i kocha i że im trudniejsza jest nasza sytuacja życiowa w starszym wieku, czy w obliczu choroby, czy w obliczu jakiegoś osamotnienia, no to jest to bardzo trudna, nieraz skrajnie trudna sytuacja, to tym bardziej Bóg nas rozumie, Bóg nas wspiera i pragnie, byśmy czuli Jego miłość, Jego bliskość, Jego serdeczność. A żeby tak się działo, to musimy jasno wiedzieć, że to, co nam ciąży, nie pochodzi od Boga. Zwykle od dzieciństwa słyszymy, że różne krzyże, cierpienia, łącznie z chorobami, ze starością, z ciężarem jakiegoś osamotnienia, co często bywa na starość, to, że to wszystko jakoś pochodzi od Boga, czy że Bóg nam wręcz zsyła krzyże. Ja też to słyszałem od dzieciństwa, ale im bardziej się wpatrujemy w Jezusa, im częściej czytamy Ewangelię, tym bardziej widzimy, że jest inaczej. To my krzyżujemy Boga, a nie Bóg nas. To my zsyłamy Bogu ciężary i cierpienia i On je dźwiga, a nie On nam zsyła. Warto wiedzieć, zwłaszcza w tej dojrzalszej fazie życia, warto wiedzieć, że Bóg jest miłością, mądrością i radością, a nie krzyżem czy cierpieniem, czy czymś podobnym, jest miłością, mądrością, radością. Jedyne, co Bóg nam zsyła, to swojego Syna, czyli właśnie miłość, mądrość i radość. Wszystko inne pochodzi od nas ludzi, począwszy od Adama i Ewy. Bóg nas stworzył w raju i chciał, żebyśmy mieli niebo już tu na ziemi. To był pomysł Boga. No ale już pierwsi ludzie zepsuli ten raj, zaczęli błądzić, krzywdzić siebie nawzajem, czynić zło. No i zamienili raj w dolinę ciemności i wpadł łez. Ale to my ludzie, żeśmy tak tą ziemię zepsuli, że na tej ziemi każdemu z nas jakoś ciężko żyć. No, a niektórym z nas już bardzo wręcz ciężko. Ale ten ciężar życia nie pochodzi od Boga. Bóg nam zsyła radość, a nie cierpienie. Bóg pomaga nam żyć w zdrowiu, a nie w chorobie. I moi drodzy, to ktoś powie, to skąd cierpienie? To jeśli nie od Boga i starszy wiek trudny zwykle i choroby, i jakieś cierpienia psychiczne, duchowe, które są jeszcze bardziej bolesne niż cierpienia cielesne, bo jeżeli na przykład ktoś z nas choruje i coś tam nas boli, a jednocześnie na przykład ktoś z bliskich jest uwikłany w straszne nałogi, w jakieś straszne grzechy, to co nas boli bardziej? To, że nas boli na przykład noga czy głowa, czy że martwimy się o tą osobę, która jakoś ginie? Oczywiście to drugie cierpienie jest jeszcze większe. Więc każdy z nas jakoś jest dotknięty cierpieniami fizycznymi, psychicznymi, duchowymi, moralnymi, troskami, obawami o siebie, o innych. I nic z tego, co tak ciąży, nie pochodzi od Boga. No więc może i my, może i ci, do których pójdziemy, będą pytać, no to skąd te ciężary życia, które my ludzie starsi, bo ja już jestem też w tej grupie, no może bardziej doświadczamy niż młodzież, skąd te ciężary życia? Da się wyjaśnić.
Otóż po pierwsze, czasami cierpimy, może często, dlatego, że przychodzi nam kochać kogoś, kto nie kocha. Jeśli kochacie wasze dzieci, wasze wnuki, a oni jakoś o was zapominają, czy sobie sami wyrządzają krzywdę, są uwikłani w jakieś grzechy, nałogi czy złe więzi, na przykład córka nieszczęśliwie wyszła za mąż, czy wnuk, wnuczka tam w jakimś strasznym kryzysie, a my ich kochamy, no to wtedy cierpimy. Dlaczego? No bo trudno jest kochać kogoś, kto nie kocha, kto o nas zapomniał, czy kto własne życie niszczy. Więc czasami cierpimy, no zwłaszcza ludzie szlachetni, cierpimy głównie z tego powodu, że kochamy tych ludzi, których trudno kochać. No ale czy to jest wina Boga, że komuś z nas jest trudno kochać, może nawet małżonka, może syna, córkę, może wnuka, wnuczkę, czy brata, siostrę? No nie. Jeśli jest nam trudno tych ludzi kochać, bo oni nie kochają, bo krzywdzą, bo ranią, to przecież jest ich wina, a nie Boga. Bo Bóg nie mówi, idź i krzywdź twoich bliskich, tylko Bóg mówi, idź i kochaj. Więc to nie jest wina Boga, kiedy ktoś z naszych bliskich no, źle postępuje, rani nas, bo tak czyni, gdy nie słucha Boga. A to nie jest wina Boga, gdy ktoś z ludzi nie słucha Boga. To jest wina tego człowieka. Więc kiedy przychodzi nam cierpieć, bo kochamy, powtórzę, kogoś, kogo trudno kochać, no to jest jasne, że to nie jest wina Boga. To nie Bóg nam zesłał krzyż takiej trudnej miłości. To ten nasz bliski do tego doprowadził, nie słuchając Boga. Drugie źródło cierpienia jest wtedy, kiedy błądzimy. No jak syn marnotrawny, czy może mniej, ale błądzimy. No kiedy błądzimy, kiedy grzeszymy, kiedy nie kochamy bliskich, no to oni nas unikają i my jakieś mamy poczucie winy i komplikuje się nam życie. Może zostajemy osamotnieni, ale wtedy z naszej winy, bośmy grzeszyli, no to wtedy, no jasne, że to nie od Boga pochodzi. To wtedy pochodzi od nas. To nie ojciec synowi marnotrawnemu zsyła cierpienia. To syn marnotrawny sam sobie zsyła, kiedy błądzi. Więc jeśli nas życie boli, bośmy no, nabłądzili, nagrzeszyli, to w każdym wieku możemy się nawrócić, przeprosić naszych bliskich, wynagradzać, choćby modlitwą, serdecznym słowem i oni będą do nas wracać i życie będzie coraz bardziej cieszyć. Czyli jeżeli cierpisz, bo kochasz bliskich, którzy są w kryzysie, trwaj w tej miłości, bo lepiej jest cierpieć dobrze czyniąc niż źle czyniąc. Jeżeli cierpisz, bo sobie poplątałeś życie, może już nawet dawno, teraz są skutki, nawróć się, zacznij kochać i wróci radość życia i twoi bliscy wrócą do ciebie, widząc przemianę. Czasami cierpimy, bo jesteśmy naiwni. Jeszcze inne źródło cierpienia. Na przykład, to aż się boję powiedzieć, no ale powiem, znam sporo rodziców, niekoniecznie w całkiem podeszłym wieku, nieraz mający 60 parę lat, którzy ulegli no, niedojrzałym dzieciom, mówiąc delikatnie, już bardzo dorosłym, które te dzieci założyły rodziny, ulegli i przepisali majątek, na przykład synowi, córce i dom, w którym mieszkają. Oczywiście tam z zaznaczeniem, że do śmierci mogą mieszkać, no, ale ileż mi tych rodziców, wielu wypłakało, księże Marku, jak żeśmy zapisali synowi czy córce nasze mieszkanie czy dom, to zaczęli tak się do nas źle odnosić, że nam się życie odechciało. Ktoś tam ostatnio z mężczyzn powiedział, musiałem się wyprowadzić z własnego domu i szukać miejsca w przytułku, bo mój mąż córki był tak podły, tak mi umiał dokuczać, oczywiście nie uderzając, ja nie mogłem mu nic w sądzie udowodnić, ale tak mnie dręczył psychicznie, że się z własnego domu wyniosłem. Co z tego, że miałem prawo do śmierci tam mieszkać, jak to się stało nieznośne. Więc czasami cierpimy, bo jesteśmy naiwni. Ktoś mówi, no księże Marku, mój syn, moja córka to takie szlachetne dzieci i spokojnie przepisali majątek, wiedząc, że mnie nie skrzywdzą. No tak, ale twój syn miał żonę, która mogła być dziwna, czy bardzo zła. Twoja córka miała męża, który mógł się okazać draniem i dręczyć też twoją córkę. I
i sprawiać, że ona nie potrafiła ciebie, tato, czy ciebie, mamo, obronić. Więc czasami cierpimy, bo jesteśmy naiwni wobec bliskich. Jak nas odwiedzają, to za każdym razem dają jakieś prezenty, no i a jak już nie mamy pieniędzy na prezenty, przestają nas odwiedzać, bośmy byli naiwni. Zamiast kochać i opierać więzi na miłości, tośmy chcieli jakoś tam przekupić, no bez złej woli, i rozpieszczaliśmy, no i to się na nas mści. W co wtedy? No, trzeba zmądrzeć. I błagam was, moi drodzy, to nie temat na rekolekcję, no ale powiem, bo to wszystko jest na rekolekcję, co dotyczy życia. Dopóki żyjecie, nie przepisujcie majątku waszym dzieciom. Jak umrzecie, to i tak dostaną ten majątek, ale dopóki żyjecie, niech to będzie wasze. I wtedy macie też taki większy wpływ na wasze dzieci. Możecie ich ochronić też przed jakimiś głupstwami. Ale to mówię wszystko przede wszystkim po to, żebyśmy wiedzieli, jeśli coś nam w życiu ciąży, to nie z winy Boga. Bogu możemy dziękować, bo cokolwiek od Niego pochodzi, to tylko miłość, wsparcie, pomoc, mądrość. Ale nigdy krzyże, cierpienia, choroby, trudne jakieś relacje w małżeństwie, rodzinie i tak dalej. Więc powtórzę jeszcze raz, bo to śmiertelnie ważne. Jeśli cierpisz, bo przyszło ci kochać męża, żonę, syna, córkę, wnuka, wnuczkę, którzy błądzą, którzy są może podli wręcz, może uzależnieni, to trwaj w miłości, nie wycofuj miłości, nie mści się, nie przeklinaj, módl się za nich, ale nie bądź naiwny. Jak powiedzą, będę cię odwiedzać, mamo, tato, czy babciu, dziadku, ale przepisz mi majątek, nigdy w życiu. To jeśli mnie chcesz odwiedzać na takiej zasadzie, to lepiej mnie nie odwiedzaj. To już wolę, żeby mnie obcy odwiedzali, niż niby bliski, który chce to robić za pieniądze. To nie, to już wolę komuś obcemu zapłacić wręcz za pomoc, bo jeśli będę płacił bliskiemu, to znaczy, że mnie nie kocha i źle traktuje, mówiąc delikatnie. A jeżeli pobłądziłeś gdzieś w życiu, choćby w przeszłości, nawróć się, zacznij kochać, odnoś się do bliskich z miłością, z jaką się może nigdy wcześniej nie odnosiłeś. Nawet na starość można się przepięknie nawrócić. Jedna z moich powieści właśnie tego dotyczy. Tytuł jest taki ciekawy. Bóg, księżniczki, królewna. I tam bohaterem jest mężczyzna 77-letni, pan Józef. Czytamy książkę z jego perspektywy. Żona mu umarła, dzieci, wnuki poszły w świat, jest osamotniony, ma świadomość, że za mało kochał, a prawie nie kochał. Może dlatego żona wcześniej umarła, a dzieci i wnuki poszły w świat. Więc jest osamotniony i nie chce szukać kontaktu z nikim, jest oburzony na Boga, że Bóg niepotrzebnie stworzył świat i jego. No i chce po prostu umierać w osamotnieniu, w rozgoryczeniu. I pojawiają się nowi sąsiedzi, to jest taki punkt wyjścia tej powieści mojej najnowszej. I ci nowi sąsiedzi mają trzy bardzo radosne i bardzo mądre córeczki, tam między 8 a 12 lat. No i te dziewczynki odwiedzają pana Józefa i zaczynają go przemieniać. I zaczynają go te dziewczynki wychowywać staruszka. I powiedzmy, pierwsza taka scena, przychodzi ta najmłodsza córeczka sąsiadów, 8-letnia Helenka. No, w tej mojej powieści tak to wygląda i mówi: proszę pana, pan jest naszym sąsiadem, my od niedawna tu mieszkamy. Moi rodzice dzisiaj przeżywają 19. rocznicę ślubu i mamy tort. I ja ukroiłam dla pana osobiście kawałek tortu, no i dlatego jest w trzech kawałkach, tak mi się ukroiło. Ten jeden kawałek zrobił się w trzech kawałkach i właśnie panu przyniosłam w imieniu rodziców, siostrzyczek i moim. No i zapraszamy pana, żeby pan nas dzisiaj odwiedził o którejkolwiek godzinie, bo my cały dzień będziemy świętować rocznicę ślubu rodziców. A pan Józef, to się tak mniej więcej zaczyna, mówi: dziewczynko, nie przyjdę, nie będę z wami świętował, nie ma powodu do świętowania, życie jest bez sensu. Nie ma miłości, nie ma radości, tylko trzeba cierpieć i najszybciej umrzeć, jak się da. A ta dziewczynka patrzy na niego i mówi: ojoj,
Pan uważa, że nie ma powodu do świętowania? Tak, nie ma. Życie jest bez sensu, tylko cierpienie. On mówi, ojoj, to Pan jeszcze Pan nie zaczął żyć. On mówi, co ty wygadujesz, dziecko? Ja się urodziłem 77 lat temu, a ty mówisz, że jeszcze nie zacząłem żyć. A ta dziewczynka 8-letnia mówi, ja nie powiedziałam, że Pan się jeszcze nie urodził. Ja wiem, że Pan się już dawno urodził, tylko powiedziałam co innego, że Pan jeszcze nie zaczął żyć. A Pan Józef mówi, to co, można się urodzić i nie zacząć żyć? Oczywiście, proszę Pana. Bo rodzimy się wtedy, kiedy się rodzimy, a żyć zaczynamy wtedy, kiedy zaczynamy kochać. Kiedy zaczynamy kochać. No tylko ten początek przedstawiłem. Moi drodzy, to jest dla nas no, najważniejsze. Jeżeli ktoś jest młody, bogaty, robi karierę, powiedzmy, jeśli macie wnuka czy wnuczkę, którzy są młodzi, piękni, bogaci, utalentowani, może znani w Polsce, to jeśli nie kochają, są kalekami, są nieszczęśliwi. Może jeszcze o tym nie wiedzą. To z każdym rokiem będą coraz bardziej wiedzieć i grozi im potem uciekanie od cierpienia w alkohol, w narkotyk, w hazard, w coś tam, w obżarstwo, w agresję. Więc są ludzie młodzi, piękni, utalentowani, bogaci, którzy są bardzo nieszczęśliwi, a są ludzie starsi, schorowani, rozbolali, może opuszczeni przez bliskich, bo ci bliscy w kryzysie, którzy są mocni, pogodni, szczęśliwi mimo cierpienia fizycznego czy psychicznego, duchowego, bo się martwią nie o siebie, o swoich bliskich, którzy są w kryzysie i którzy ich nie odwiedzają. A więc to nie od tego, w jakim jestem wieku, ile mam pieniędzy, czy w jakim jestem stanie zdrowia, zależy, czy chce mi się żyć, czy nie, tylko od tego, czy kocham i czy przyjmuję miłość. Więc trwajcie blisko Boga, módlcie się coraz więcej i za siebie o wytrwałość, o cierpliwość w trudnych sytuacjach, zwłaszcza w obliczu samotności. Módlcie się za waszych bliskich, za innych ludzi. Wasza modlitwa człowieka cierpiącego jest Bogu szczególnie miła, więc dużo czasu spędzajcie na spotkaniach z Bogiem. No i starajcie się coraz bardziej kochać ludzi. Bo im jestem starszy, tym bardziej mogę kochać. Tym większe mam doświadczenie, tym większą mogę mieć właśnie pogodę ducha, jeśli jestem przy Bogu. Pogodę ducha, mimo że mnie wiele rzeczy boli fizycznie, czy duchowo, czy moralnie, bo się boję o cały ten świat i słusznie, bo ten świat jest coraz głupszy i coraz bardziej bezbożny się robi, no przez to coraz bardziej będzie cierpienie w świecie. Więc bądźcie blisko Boga i pamiętajcie, że Bóg was bardzo rozumie. Zobaczmy, co zrobił Jezus na krzyżu. Zanim oddał życie, co wykrzyczał, kiedy go przybito do krzyża i dręczono? Wykrzyczał ból i powiedział tak twardo do własnego Ojca. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Zauważcie, powiedział nawet nie Ojcze, czemuś mi opuścił. Cały czas mówił, ja i Ojciec jedno jesteśmy, Ojciec mnie posłał, pełnię wolę Ojca, a tu na krzyżu jakby bunt w emocjach, nie w postawie, w emocjach. Boże mój, tak sztywno, czemuś mi opuścił. Za chwilę w postawie zaufanie, Ojcze w Twoje ręce oddaję ducha mego. Ale najpierw wykrzyczał Jezus na krzyżu potworny ból. Otóż to też chcę wam powiedzieć, nie tylko pamiętajcie, że Bóg o was pamięta, że się troszczy o was, że was niesłychanie kocha i że wam nic, co boli, nie zesłał. To, co boli, pochodzi od nas ludzi. Ale też pamiętajcie o tym, że Bóg daje wam prawo krzyczeć z bólu. Jeżeli się budzisz w środku nocy, bo coś bardzo boli fizycznie, czy uświadamiasz sobie, że nie wiadomo, co z synem, co z córką, co z wnukiem, co z wnuczką, czy innymi bliskimi, czy się budzisz z bólem, dlaczego o mnie zapomnieli najbliżsi, którym tyle życia poświęciłem, tyle serca i potwornie boli, to masz prawo krzyczeć do Boga w takich trudnych chwilach. Boże, za co, dlaczego? Najpierw, a za chwilę powiedz, Boże, Tobie to wszystko zawierzam. Przepraszam Cię, że Ci, Boże, wykrzyczałem, jakobyś Ty był winowajcą. Nie jesteś winowajcą. To moi bliscy na przykład są winowajcami. No ale do kogo wykrzyczę mój ból, Boże?
No przecież do Ciebie, bo Ty mnie najbardziej kochasz i najbardziej rozumiesz. Więc chcę i o tym Wam powiedzieć, moi drodzy. Nie bójcie się wykrzykiwać do Boga waszego bólu tak, jakby Bóg był winowajcą, chociaż nie jest. On to rozumie. To nie jest kryzys wiary, to nie jest jakoś wyraz nieufności do Boga. To jest przeciwnie, to jest wyraz naszej miłości do Boga. No komu wykrzyczymy ból? No temu, kto nas najbardziej kocha i najbardziej rozumie. Więc to do przyjaciół wykrzykujemy nasze bóle, a najbardziej do Boga. I Bóg wręcz pragnie, żebyśmy wykrzykiwali, zwłaszcza wtedy, kiedy nie rozumiemy, dlaczego jest nam ciężko. No Boże, nie rozumiem, o co tu chodzi. Boże, czyś byś źle stworzył ten świat, czyś byś o mnie zapomniał, nie kochał. Nie bójmy się tego wykrzykiwać. Byle po wykrzyczeniu bólu się trochę wyciszyć i powiedzieć, Boże, wiem, to nie Ty jesteś winien. To może ja w czymś tam zawiniłem, za mało kochałem, może moi bliscy, którzy mnie opuścili, jeśli opuścili, weszli w kryzys i Ciebie nie słuchają. No ale wykrzyczałem do Ciebie, Boże, ból, bo Ty jesteś moim największym przyjacielem, do którego wszystko mogę wykrzyczeć. Jeszcze w czasie studiów w Rzymie, powiem jeszcze i to na koniec, pomagałem jednemu z księży tam pod Wenecją, bardzo szlachetnemu księdzu, niedawno zmarł, już prawie 100 lat miał, ksiądz Francesco Boesso, no jeden z najwspanialszych kapłanów, jakich poznałem w ogóle gdziekolwiek na świecie, niesłychanie dobry i mądry jednocześnie i ofiarny. Otóż on, jak tam do niego dojeżdżałem z Rzymu na święta, jeszcze ja sam student, on się dowiedział, on miał około wtedy 60 lat, 55 może, i dowiedział się, że jest tam gdzieś w okolicy ksiądz emeryt, też włoski, który mieszka tam w swoim jakimś domku małym, samotnie, no i się upija. Ma tam 70 chyba 7 czy 8 lat, ten ksiądz emeryt, no i sobie właściwie od rana do wieczora pije wino i wieczorem jest pijany. No i ksiądz Francesco się jakoś tam dowiedział od kogoś z parafian, że tam kilkasiąt kilometrów od niego jest właśnie taka sytuacja. Ksiądz Franciszek, taki był Francesco, pojechał do tego kapłana, spakował go, to było koło południa, tamten był już mocno podpity, jak każdego dnia. Spakował tego staruszka, przywiózł go, wziął tam jakiś większy samochód, przywiózł go na plebanie, dał mu oddzielny pokój z łazienką, dobre wyżywienie, swoje towarzystwo. No i akurat ja tam przyjechałem na Boże Narodzenie, żeby pomagać. I kiedy ten ksiądz, od 2 czy 3 dni dopiero tam był ten staruszek, no i siedział oczywiście z nami na wszystkich posiłkach i pamiętam pierwszy obiad, który był wspólny. Ten staruszek, ksiądz mówi do księdza Francesco, daj mi lampkę wina. A Francesco mówi, nie, bo ty masz problem z alkoholem, tu będziemy żyć bez alkoholu. No i wtedy ten staruszek, ksiądz, zaczął płakać. Jeszcze był taki sprawny dosyć fizycznie, zaczął płakać i chyba chciał przy mnie, widząc, że jest gość, chciał wzruszyć proboszcza, czy zaszantażować właściwie. I mówi do mnie, widzi ksiądz, jaki jest okrutny proboszcz. Ja tyle lat, 50 coś lat jestem księdzem, tyle ludziom pomagałem, tyle się poświęcałem, a teraz nie mogę lampki wina nawet wypić. To dlaczego ja tak harowałem, dlaczego tyle lat życia poświęciłem ludziom, a teraz nie mogę nawet lampki wina skosztować? A don Francesco powiedział do niego, pogodnie, nie pytaj się dlaczego tyle lat okazywałeś serce, byłeś dobrym księdzem, bo był takim, zanim poszedł na emeryturę i zaczął się upijać. Nie pytaj, dlaczego tak byłeś dla innych ludzi. Pytaj, dla kogo to czyniłeś. Jeśli dla Chrystusa i z miłości do tych ludzi, no to jest nagroda człowieku. To po włosku jest taka piękna gra słów, można powiedzieć perché i per chi. Dlaczego i dla kogo. Więc moi drodzy, jak przyjdzie taki trudniejszy moment, jakieś czy tygodnie trudne, czy całe noce, kiedy będą myśli u Ciebie kobieto, u Ciebie mężczyzno, ja dziesiątki lat okazywałem miłość, okazywałam moim bliskim, a teraz oni o mnie zapomnieli, są może sami w kryzysie, nikt mnie nie odwiedza, czy prawie, to dlaczego? Przecież ja tyle dałem, czy dałam serca. Nie pytaj dlaczego, tylko dla kogo.
dla Chrystusa, który Ciebie i mnie kocha nad życie. Więc bądźmy zaprzyjaźnieni z Chrystusem w każdej sytuacji. Pamiętajmy, że to nie On nam zsyła to, co ciężkie. Módlmy się dużo, polecajmy tych, którzy o nas zapomnieli. Nie mścijmy się, nie złorzeczmy, nie denerwujmy się, tylko tym bardziej, im bardziej nas rozczarowują bliscy inni ludzie, tym bardziej się za nich módlmy, tym bardziej uczmy się kochać cierpliwie, wytrwale i tym bardziej sobie mówmy, to co to życie poświęciłem nie nadaremno, nie dla czegoś tam, żeby ktoś przy mnie teraz mi posługiwał, pomagał. Oczywiście potrzebujemy tego, dobrzy ludzie się znajdą, tylko mówmy sobie, ja to robiłam dla Chrystusa, który kocha mnie nad życie i mam z tego radość i zawierzam moją teraźniejszość Bogu. Więc im bardziej będziecie pogodni, wdzięczni Bogu, okazujący miłość ludziom i bliskim i obcym, tym bardziej też ludzie będą do was przychodzić, będą wam pomagać, wspierać, bo będą widzieli, że wy się nimi cieszycie, że dziękujecie, że ich kochacie, że się za nich modlicie i mówcie to. Że na przykład syn, córka zadzwoni, wnuk, wnuczka, to można powiedzieć, a dlaczego od tygodnia czy od miesiąca nie dzwoniłeś? No to wtedy już w ogóle nie zadzwoni. A można powiedzieć, synu, córko, wnuku, wnuczko, bardzo mi miło słyszeć twój głos, cieszę się, że o mnie pamiętasz, choćby rok nie pamiętał. Z naszej strony ma być miłość. Cieszę się, że dzwonisz. Cieszę się, że żyjesz. Ja cały czas codziennie myślę o Tobie. Więc mamy ich miłością zdobyć, wzruszyć. A jak to nie działa, no to trudno. To szukamy sobie ludzi obcych wokół nas, których miłością chcemy ująć. Ale tylko do tych ludzi przychodzą inni ludzie, którzy kochają. Więc jeśli chcę, żeby ktoś o mnie troszczył, żeby był blisko mnie, żeby mnie wspierał, to najpierw ja mam tą osobę kochać. Mam się za nią modlić, mam jej dziękować. Kochajcie, ufajcie Bogu, okazujcie miłość i wdzięczność ludziom, a wasza teraźniejszość będzie coraz radośniejsza. Amen.